Widzowie, widzowie, skończcie mi spamić. A Jesteście wspaniali, tak, rzeczywiście, zauważyłem. Tak. Pryzmat 2 jest warty 19 groszy. Tak, jestem czadem. Tak, powiedziałem to już wcześniej, powiedziałem to już w styczniu. Tak, tak bardzo widać? Tak. E, trochę było wywrotek po drodze, nie powiem. Było więcej niż 5. To fakt. Aczkolwiek doszło do tego, jak ktoś zainwestował seliniowo, to se zainwestował. Jest Guitarson, Bayerson, super sprawa. Teraz będziemy omawiać, co się tu dzieje. A po co to omawiać? Ktoś zapytał, a po co to kurwa omawiać, skoro to wszystko jest takie proste, przewidywalne, przejrzyste i ładne. Ponieważ niestety, ale Pryzmat 2 się spieprzył nieco, w sensie zepsuł się jeżeli chodzi o wykres. I to są żarty, które mnie nie śmieszą. W sensie są to żarty, które są dla mnie, bym powiedział, kaleczące wręcz mnie. I teraz opowiemy o tym, co się właściwie tu wydarzyło. Po pierwsze, 16 groszy. Jezus Maria, ten schodek zrobił się za duży. Autentycznie. Mam nadzieję, że on spadnie. Mam takie e, lekkie oczekiwania co do tego, że ten schodek spadnie i będzie wahanie 16-19. Jak nie będzie wahania 16-19, to najprawdopodobniej będzie to tendencja eksplozywna. Tendencja eksplozywna oznacza mniej więcej to, iż ta cena powędruje do 20. Jeżeli ona powędruje do 20, to będzie praktycznie 21. W sensie 20 i 21 są ze sobą zespojone. A jeżeli będzie 21, to będziemy mieli wtedy prostą tendencję do 24 i do 23. Tak jakby 23 i 24 to jest praktycznie to samo. Co to oznacza wszystko dla nas? Dla nas to oznacza, że właściwie spełnił się ten najlepszy możliwy scenariusz. W sensie on się spełnia, ponieważ 18 to był najmniejszy, 19 miał być przejściowy, 20 miał być średni i 21. 20, 21 miał być średni. W sensie 24 to jest ten yy, najwyższy, ten na który stawiałem najba, naj, najmniej, tak jakby. Przy czym tendencja, jaka się układa do tego, jest autentycznie wzrostowa i układa się do 20. I może to być naprawdę ta tendencja. To jest dosyć dziwna ogólnie. W sensie to jest coś, co, czego ja bym się zupełnie totalnie nie spodziewał. I o ile jeszcze dzisiaj uznałem, że może być nawet szansa kupić jeszcze je za 15 groszy, o tyle teraz uznaję, że nawet kupienie za 16 może być, być problemem poniekąd. I może to nawet być tendencja, gdzie będzie to wyskokowa na zasadzie. Eksplozywnym, czyli nawet gdzieś tam kupienie ich za 16 groszy, przy takiej tendencji, byłoby ultra, ultra opłacalne. Jest to 11% wtedy na takiej jednej transakcji. To jest kupa szmalu ogólnie. Także, no to jest dosyć ciekawe, co się z tą skrzynią podziało. I nagrywam ten film po to, żebyście się ode mnie odwalili, bo w sumie to chcieliście. Więc macie, proszę bardzo. Krótki filmik. Bajo.